Siemano, siemano, TV Mexicano, witam was serdecznie. I gdzie wylądowaliśmy? Zobaczcie, zobaczcie tam z tyłu. Wylądowaliśmy w Rucianem Nidzie, albo w Ruciany Nida, jak kto woli. No cóż wam mogę powiedzieć, przejdziemy się, dawno tu nie byłem, oj bardzo, bardzo dawno i bardzo długo. Mexicano w podróży, Mexicano jest jeden, zobaczymy co jest w Rucianem, bo byłem tu ostatni raz, to chyba w 97 roku albo 6, coś takiego, także... Zapraszam, może coś się zmieniło, obejrzyjmy. Obejrzyjmy to i będziemy widzieli. Trzymajcie się. Heja. Słuchajcie, znajdujemy się chyba na głównej ulicy. W Rucianem, tak to mniej więcej wygląda. Jak zwykle kupa pamiątek, kupa butików. Ja jeszcze nie doszedłem. Nie doszedłem, zobaczcie, tutaj też są pamiąteczki gdzieś. O, tutaj. Tu chyba będę kupował później, ale jeszcze nie rozkminiliśmy. Idziemy chyba coś zeżreć albo najpierw... Albo najpierw zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy te jezioro, bo jakieś jest Nickie, bodajże Nickie w Rucianem Nida. My dzisiaj obskoczymy tylko Ruciane, ponieważ jest jeszcze Nida. Tylko, że ja do Nidy już nie zdążę, bo mamy tylko dwie godziny. W sumie powiem wam szczerze, że dużo tutaj się nie zmieniło. Szczerze mówiąc. No chyba, że tego krzesła tutaj nie było, co teraz widzicie. I tych mebli, ale tak się za dużo nie zmieniło. Także, no cóż, będziemy dalej oglądać, patrzeć, eksplorować tym razem Ruciane. No nie Nida. Są pokoje gościnne, ciekaw jestem w jakiej cenie, ale pewnie takie, gdzie standardowe jak wszędzie, koło 100 pewnie kosztują. No, jest koszulka podróżnicza, ale Umbo jest. Jest na plecach Umbo. Siarek, o tutaj. Także Umbo jest ze mną też. Także idziemy, musimy tu jakoś przejść. Wiem, że nad jeziora to idzie się w tą stronę za mną. Najprawdopodobniej, ale ja chcę przejść na drugą stronę ulicy. W tą chcę przejść i zobaczyć po tych pamiątkach. Także chyba następny raz my się spotkamy dopiero za poza mostem, czyli koło jeziora albo nad jeziorem. No cóż, słuchajcie. Nieuchronnie zbliżam się do jeziora. O Jezus, jak ja tu dawno nie byłem. Ale mamy tojki też, rozumiesz? Jak widzicie? Także zaraz zobaczymy. Słuchajcie, zaraz zobaczymy, co się zmieniło na plaży. Ci z tyłu państwo to przyjechali na motorach. No zazdroszczę, powiem wam szczerze, takich motorów, bo robi wrażenie. Robią wrażenie. Fajne, pamiętam wszystko, kurde, naprawdę ja bardzo, bardzo dawno byłem. Także słuchajcie, może się wykąpię. Czasu, tak jak mówiłem, jest mało, bo tylko 2 godziny. No ale cóż, no. Miało być, słuchajcie, gotowanie, albo miał być mały kabarecik, a wyszło jezioro Ruciane Nida, które zaraz wam pokażę. Trzymajcie się, ja już je widzę. Teraz wy też już je widzicie. Także trzymajcie się. No dobra, lecimy na dół. Nie ma to jakby Meksykano nie zszedł. Przy okazji jeszcze zębów nie wybił, ale jest ok, nie wybiłem. Zszedłem na dół i obadamy. No słuchajcie, powiem wam szczerze, że woda niczego sobie. Ktoś tu sobie coś spożywał. Jak widzicie, są ryby, to już jest plus. Nie wiem, czy widać, są ryby. No, jezioro jest dosyć czyste. Ja nie wiem, słuchajcie, czy to jest jezioro Nickie, czy jakie, ale... O, są też kaczuchy. Moje ulubione, jak to się mówi. Także tak to tutaj wygląda. Przejdziemy się dalej, słuchajcie. Z tego, co widzę, słuchajcie, to zbliżamy się do plaży. Kiepsko trochę, bo nie chcę nagrywać ludzi zbytnio. Więc ogarnę to tak z daleka mniej więcej, jak to wygląda. O, jest też plac zabaw. Obszar wodny niestrzyżony, więc nie spodziewajmy się tutaj jakiegoś ratownika, z tego wnioskuję. A my spojrzymy trochę na jezioro bardziej. Nie tak jak gruby ogląda, co ludzie mają w talerzu, tylko spójrzmy na jezioro, na jego obszar. A ja na pewno, słuchajcie, się tu wykąpię. Jestem tego pewien. Tak i oto mamy jezioro w Rucianem Nidzie lub Ruciane Nida. Tak to wygląda.
dosyć duże. Już nie chcę tam. A zresztą, kto tam siebie pozna? Także całkiem fajnie. Ciekawe, powiem wam, czy ciepła woda. Tak tu stojąc na takim pomoście, jak widzicie, zastanawiam się, czy jest tu jakaś gdzieśkolwiek wypożyczalnia jakiegoś sprzętu pływającego, bo na razie, słuchajcie, nie widzę i nie widziałem. Macie trochę panoramy na to jezioro. Z tego pomostu nawet może i fajnie by było skakać na bańkę, czego nie polecam, bo to może być pierwszy i ostatni skok, jak się nie zna gruntu. Natomiast kiedyś wiem, że była gdzieś tu wypożyczalnia kajaków. Prawdopodobnie, słuchajcie, patrzcie, woda się tak odbija. Słońce w wodzie się odbija na twarz. A, prawdopodobnie może tutaj petardy rzucić przy tych kaczkach, nie? Ale mandacik by był słodziutki. Nie wziąłem ze sobą oporządzenia, nie noszę. Także słuchajcie, powiem wam szczerze, że no, pomyślałem, że może się uda wypożyczyć albo dowiedzieć się, jaka jest cena kajaków, ale chyba nie zdążę, na pewno nie dzisiaj, ponieważ za mało mam czasu, no, tylko się wykąpać. Jeszcze skrzaniłem, słuchajcie, bo nie wziąłem żadnego browara ze sobą bezalkoholowego, ani nawet wody, więc zastanawiam się, słuchajcie, czy nie wrócić się do sklepu, bo nie ma tutaj żadnego sklepu, i potem przyjść z powrotem na plażę, czy też po prostu się wykąpać i posiedzieć na sucho, jak to się mówi. Zobaczymy, słuchajcie. Zastanowię się. Na razie trzymajcie się. Zaraz będę w wodzie. No cóż, co wam powiem, to wam powiem. Ale wam powiem, że woda jest ciepła. Jest naprawdę elegancko. Ja bym się zanurzył, ale ta akurat ten telefon to już swoje wycierpiał. Więc się nie mogę zanurzyć. Jakoś się udało. O Jezus, mówiłem, jedźcie nad wodę, to był najlepszy pomysł do zrealizowania, bo póki jeszcze jest ciepło. I to tyle naprawdę z rucianego nidy. Jeszcze potem może coś zjemy. Naprawdę, słuchajcie, polecam, polecam, jak macie wolny czas, póki jeszcze nie ma zimy. Polecam, słuchajcie, popływać, pokąpać się. Woda jest ciepluteńka, ciepluteńka. Nie wiem jak w Augustowie, chyba już nie zdążę w tym roku do Augustowa, chociaż blisko jest, a może i zdążę, może jeszcze zdążę, zobaczymy. Także plum. I to, po kąpieli przydałoby się zimne piwo, nie? Którego nie mam, więc zaraz będę się z tym zrywał. A przy okazji pozdrowię moich wiernych widzów, bo cały czas zapominam, już przywiozłem tutaj specjalnie swój kajet. Wyobrażacie sobie? Pozdrawiam Fantomasa i Pirata. O, Pirat, to ciebie to na pewno pozdrawiam. Michała i Paulinę Gieborodo, oczywiście, pozdrawiam was serdecznie. Gnojno i Radzia, oczywiście, o ile jest takie coś jak Gnojno i Radzio, muszę cicho mówić, ponieważ jest tu sporo ludzi. 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, oczywiście, że tak. Pozdrawiam was. Saper z trzeciej kompanii saperów JW1460. Jeszcze do tej pory pamiętam. I oczywiście Maciuś w ogrodzie, żółw dla ciebie. Pozdrawiam cię serdecznie. Mówię, wybierz się sobie też popływać, pokąpać się jak umiesz. Fajna, naprawdę fajna i zabawa. Wiecie co? A tu jeszcze wracamy, idziemy coś szamać. Ale takich to i to jeszcze ja nie widziałem. Jak żyje, słuchajcie. O, takie to i to ja jeszcze nie widziałem. O, bez kitu. No bez kitu, mówię wam szczerze. Wszędzie w różnych miejscach tojki widziałem, no ale taki to jest. Takiego to ja jeszcze nie widziałem, jak żyje. Idziemy na szamę.